Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Witają się z Wami Marta Wrublewska i Maciej Stawowy. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który może być interesujący z uwagi na pandemię koronawirusa dla wielu osób. Mowa o upadłości konsumenckiej. Jest to temat ważny, związany z nieprzyjemną sytuacją, kiedy dochodzi do bankructwa osoby fizycznej i pytanie: jak sobie z taką sytuacją poradzić? Czy można się w skuteczny sposób oddłużyć? Maciek, czy rzeczywiście pandemia miała na to wpływ? Jak to wygląda w przypadku, nie wiem, są jakieś statystyki, jeśli chodzi o upadłość konsumencką? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Rzeczywiście jest tego bardzo dużo, z każdym miesiącem coraz więcej. W ostatnim roku mamy do czynienia z. Około 1000 upadłości konsumenckich miesięcznie. Przy czym w ogóle w wakacje, czyli w te dwa miesiące wakacyjne, zostało ogłoszonych około 3000 upadłości, jak wynika ze statystyk. No jest to bardzo dużo, dlatego chcielibyśmy w ogóle przybliżyć tą tematykę, rozjaśnić na czym to polega, bo wiele osób słyszało o Bankructwie, na przykład, nie gwiazd w Hollywood, temat znany od dawna, natomiast w ogóle w Polsce upadłość do niedawna w ogóle była tematem nieznanym, a już w ogóle upadłość konsumencka, no to jest temat wciąż świeży, chociaż jak przed chwilą mówiłem, no statystyki wskazują, że jest tego coraz więcej i spodziewać się można tej ilości wciąż rosnącej, e, ponieważ no na pewno e, koronawirus pomógł. O ile tak można powiedzieć inaczej, przyspieszył wzrost. Natomiast liberalizacja przepisów, która miała miejsce między innymi rok temu, bo w marcu 2020 roku, znacząco myślę, że przyczyniła się do tego, że jest coraz więcej tych upadłości ogłaszanych. Stąd e... temat dzisiejszego tak. odcinka. A powiedz mi jeszcze te. Tysiąc upadłości i 3000 w wakacje mówisz o skali kraju, tak? O skali kraju, tak, w mhm. Polsce. Okej, okay, dobra. No dobrze, to może powiedz, czym w takim razie jest ta upadłość konsumencka? Co to, co to w ogóle jest? Najprościej. Upadłość konsumencka jest to upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli nazwijmy to osób prywatnych, nie przedsiębiorców. Mhm. E Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna. I w zasadzie na tym koniec, no, to jest postępowanie, które ma na celu doprowadzić do oddłużenia takiej osoby. A jest jakiś sposób, jak ocenić tą niewypłacalność? Co to znaczy, że ktoś jest niewypłacalny? No bo. No bo skoro upadłość można ogłosić wtedy kiedy jest się niewypłacalnym, no to tak naprawdę od tego powinniśmy zacząć. Co to znaczy niewypłacalność? Niewypłacalność to nic innego jak brak możliwości zaspokajania swoich wymaganych zobowiązań i który ma charakter trwały. Czyli prościej ujmując, jeżeli nasze dochody są niewystarczające na pokrycie kosztów naszego utrzymania i mam na myśli tutaj właśnie no nie wpadnięcie w spirale długów i brak możliwości spłacania wiem, komornicy wezwania do zapłaty to wszystko jak się nawarstwia, gdzie po prostu osoba nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań i nie mówimy tutaj o sytuacji która ma miejsce nie wiem przez tydzień miesiąc tylko o tym kiedy jest to faktycznie trwałe no bo wiadome są sytuacje losowe Coś się wydarzyło w danym momencie i nie jesteśmy w stanie przez chwilę spłacić swoich zobowiązań. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś już trwale nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, e, majątek, który posiada, nie pozwala mu na to, żeby je zaspokoić, no to mówimy właśnie o niewypłacalności. Okay. No dobrze, i zakładamy, że jest ktoś, kto jest niewypłacalny, no i w takim razie dochodzi do wniosku, że no, powinien ogłosić upadłość konsumencką, tak? No i. Jak wygląda taka procedura i od czego trzeba zacząć? Okay. E, procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest wymaga zainicjowania przez osobę zainteresowaną, to znaczy. Co do zasady dłużnika, czyli tą osobę niewypłacalną, ponieważ wyjątkowo może też taki wniosek złożyć wierzyciel. Natomiast no nie będziemy może wchodzić tutaj w temat możliwości złożenia wniosku przez wierzyciela. Skupmy się na tym, jak dłużnik sam chce dokonać swojego oddłużenia, doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy dojdzie do jego oddłużenia. Musi on przygotować wniosek o ogłoszeniu upadłości który inicjuje postępowanie, postępowanie sądowe, którego skutkiem w pierwszej części jest ogłoszenie upadłości takiej osoby, co robi sąd, sąd upadłościowy i tak naprawdę właśnie ten wniosek inicjuje postępowanie, następnie sąd ogłasza upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli właśnie tego konsumenta. A potem zaczyna się dopiero tak naprawdę całe postępowanie. Po ogłoszeniu, wniosku, po ogłoszeniu upadłości zaczyna się całe postępowanie upadłościowe, to właściwe postępowanie upadłościowe. Okej, okay, to brzmi w ten sposób, że ten wniosek no, tak naprawdę jest dosyć ważny. Może przybliżysz się naszym słuchaczom, co, co tak naprawdę powinien zawierać. W zasadzie wniosek jest. Po stronie dłużnika powiedziałbym, że jest to najważniejszy dokument, który powinien zostać przygotowany, bo on właśnie inicjuje to postępowanie. Po pierwsze, po drugie, wniosek ma, ustawa wskazuje na wymogi formalne tego wniosku i te wymogi formalne e, tak naprawdę niosą za sobą, ich wypełnienie niesie za sobą dalsze konsekwencje w, całym, w toku całego postępowania. To znaczy dłużnik musi złożyć oświadczenia e, co do, e, poczynając od tych podstawowych informacji, czyli imię, nazwisko, PESEL, NIP, jeżeli posiadał. E, natomiast dalej już okoliczności, które uzasadniają w ogóle ten wniosek e, i ich uprawdopodobnienie. Co dalej, to aktualny stan majątku to jest bardzo ważne gdzie ten majątek się znajduje no i spis wierzycieli, wierzytelności, które wobec niego mają wierzyciele jak również spis należności czyli to, co w drugą stronę co tak naprawdę może dłużnik żądać od osób trzecich. Listę wszystkich zabezpieczeń, czyli hipoteki, zastawy, informacje o osiąganych przychodach oraz na przykład informacje o czynnościach prawnych dokonywanych przez dłużnika w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. To wszystko na koniec jeszcze jakby wszystkie te oświadczenia, informacje. Są, dłużnik musi złożyć oświadczenie co do prawdziwości tych danych, które podał. I tak naprawdę, o ile sąd na etapie składania wniosku i ogłaszania upadłości. Nie wchodzi w szczegóły tego, czy, te, czy to jest prawdziwe. Nie bada, czy dłużnik faktycznie podał wszystkich wierzycieli, czy podał cały swój majątek, te okoliczności. Bo jeżeli wymogi formalne są spełnione, to tak naprawdę no, należy się spodziewać, że ta upadłość zostanie ogłoszona. Tylko to nie znaczy, że ogłoszenie upadłości powoduje, że ktoś doprowadzi do tego oddłużenia, bo taki jest tak naprawdę oczekiwany skutek postępowania opadłościowego. Ważne jest, aby te dane były prawdziwe i no, na tym etapie dłużnik musi się tak naprawdę skupić, bo no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że często, kiedy ktoś wpada w tak zwaną spiralę zadłużenia, przestaje w pewnym momencie odbierać korespondencję. E odcina się całkowicie od tego, bo wydaje się, że tak będzie łatwiej. To jest Tylko, takie że... paradoksalne, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale rzeczywiście panuje jakieś takie powszechne przekonanie, że jak ja nie odbiorę poczty, którą listonacz mi przynosi, a tam jest na przykład, nie wiem, wezwanie do zapłaty albo nakaz, tak, no to, to wtedy mnie to nie będzie dotyczyć, a, ale to, to jest no nie, błędne, no, myślę. No właśnie po. Po stronie dłużnika tutaj e, tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby zebrać e, to wszystko jak najlepiej według jak najlepszej wiedzy, e, dołączyć te wszystkie informacje do wniosku, ponieważ no e, niepodanie prawdziwych e, lub niepełnych informacji e, tak naprawdę może skutkować e, tym, że nie dojdzie e, w rzeczywistości do dłużenia, bo czyli do oczekiwanego skutku e, postępowania, bo e, tak naprawdę no, tutaj najważniejsze jest po stronie dłużnika, żeby podał te dane jak naj Rzetelniej. I mm -hmm. tak samo, jeżeli chodzi o kwestie związane z majątkiem, no bo oczywiście e, każdy posiada jakiś majątek, e, są e, rzeczy, głównie to są no, ruchomości, które są wyłączone spod egzekucji i nie mówimy tutaj o, nie wiem, podawaniu informacji o ciuchach, które są niezbędne do do tego, żeby jakoś funkcjonować, Rozmiar. natomiast, <laughs> Marka. natomiast yy, no wszelkie środki pieniężne, czy też yy, no przede wszystkim nieruchomości, yy, wszelkie wartościowe ruchomości, to wszystko należy jak najrzetelniej podać, no bo tak naprawdę ma to znaczenie i o ile na etapie samego złożenia wniosku i ogłoszenia upadłości te nieprawdziwości, nieprawidłowości yy, nie wyjdą, no tyle tak naprawdę później no, jest tu rola syndyka, żeby to wszystko zweryfikować, mm -hmm. i jeżeli okaże się, że gdzieś dłużnik podał nieprawdę, no to konsekwencje mogą być daleko idące i trudno jest później to w jakiś sposób odwrócić, i no, nie, nie, nie należy oczekiwać tego, że faktycznie zostanie ustalony plan spłaty czy oddłużenie, które było celem postępowania. Mm -hmm. A wspomniałeś jeszcze o ruchomościach? To jest takie, myślę, prawnicze pojęcie. Co w, zasadzie to są wszystko, w zasadzie wszystko, co nie jest nieruchomością, no, najprościej. Tak, czyli na przykład ruchomością może być Auto, motocykl, tak? motocykl albo samochód. Tak, mhm. komputer, Dobra. telefon. Jasne. A powiedz, czy taki wniosek podlega jakiejś opłacie? Tak, przy czym właśnie no, przy konsumentach ta opłata jest bardzo niska, ponieważ jest to 30 zł opłaty A, sądowej. Okej. Okay. No. Dobra. Ok, czyli składamy wniosek. No i co dalej? Po jakim czasie można liczyć, że ten wniosek zostanie w jakimś stopniu rozpatrzony, że, że tak naprawdę będzie ta upadłość ogłoszona? E, w przypadku wniosku, który został prawidłowo sporządzony, nie ma mm -hmm. żadnych wezwań. E, to tak naprawdę ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bardzo szybko bo z reguły to jest 2-3 tygodnie. I sąd ogłasza upadłość w postanowieniu i to postanowienie zostaje obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postanowieniu sąd wskazuje osobę syndyka, która będzie prowadzić postępowanie, wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia i tak naprawdę moment, o, ogłoszenia postanowienia, data postanowienia, no to jest data, w którym upadły traci e, władzę, że tak powiem, nad swoim majątkiem. Mm -hmm. e, w cały majątek upadłego wchodzi do tak zwanej masy upadłości. Okej, okay. i jakby co dalej, co, co się dzieje wtedy po ogłoszeniu upadłości, jak jakby dłużnik, tak, ten upadły straci władzę nad swoim majątkiem, no to jak to wszystko wygląda? Najważniejsze co się dzieje dla dłużnika to w zasadzie utrata praw do dotychczasowego majątku, bo majątek ten stanowi tak zwaną masę upadłości, którą przyjmuje ten majątek cały przyjmuje syndyk i po ogłoszeniu upadłości syndyk ma za zadanie zlikwidować majątek dłużnika, ustalić dochody dłużnika Ustalić, właśnie, prawdziwość tych danych podanych we wniosku poprzez zapytanie do odpowiednich urzędów, do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u. I rozumiem, że te wszystkie urzędy, instytucje no, mają obowiązek tak, tak odpowiedzieć, odpowiedzieć syndykowi, więc wtedy rzeczywiście ta prawdziwość tych danych podanych we wniosku no, jest weryfikowana tak. przez syndyka, tak? Dokładnie. Syndyk zawiadamia pracodawcę, syndyk zawiadamia. Między innymi małżonka, bo to też jest bardzo ważne, o czym należy pamiętać, że w przypadku upadłego, który pozostawał w ustroju wspólności majątkowej, małżeńskiej, od dnia ogłoszenia upadłości dochodzi do, z automatu do rozdzielności majątkowej, małżeńskiej. Co więcej, małżonek upadłego staje się kolejnym wierzycielem, który ma obowiązek, znaczy nie obowiązek, ma możliwość złożenia tak naprawdę zgłoszenia swojej wierzytelności. Czyli ten majątek wspólny również wchodzi do masy upadłości, o tym należy pamiętać, bo jest to bardzo daleko idący skutek, który tak naprawdę nie dotyczy już samego upadłego, ale też majątku małżonka, tak. małżonków. Co istotne, ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne, postępowania sądowe, czyli no to jest też plus dla upadłego, bo że tak powiem kończą się nękania przez różne instytucje, bo tak naprawdę to właśnie syndyk wchodzi do sprawy, wszystko należy kierować do syndyka, no w określonych wypadkach też do sądu. Natomiast na tak jak mówiono, syndyk jest tutaj tym włodarzem postępowania w tym momencie i on niejako działa za upadłego w dużej mierze. Mm -hmm. To znaczy, nie jest też tak, że no nagle upadły pozostaje bez środków do życia, bo jeżeli upadły otrzymuje wynagrodzenie i w kwocie, która przekracza minimalne wynagrodzenie. No to ta kwota powyżej minimalnego wynagrodzenia również wchodzi do masy upadłości. Pracodawca przekazuje to do syndyka, jeżeli wcześniej przekazywał na przykład do komornika, no to mm -hmm. te potrącenia są kierowane do masy upadłości. I tak jak powiedziałem, syndyk ma za zadanie zweryfikować te dane wskazane przez upadłego, zawiadomić wierzycieli. Syndyk przyjmuje zgłoszenia wierzytelności i po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności, czyli przede wszystkim likwidacji majątku upadłego, zawiadomienia wierzycieli i zebrania tych zgłoszonych wierzytelności, syndyk przygotowuje projekt planu spłat. Mhm. I no, to też warto zwrócić uwagę na to, ile takie postępowanie może trwać, bo jak powiedziałem wcześniej, samo od momentu Złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości to jest bardzo krótki czas, bo mówimy tutaj o dosłownie kilku tygodniach, jeżeli wszystko się zgadza formalnie. Natomiast ten czas postępowania od ogłoszenia upadłości do przygotowania projektu planu spłaty, no to trwa z reguły tak od 6 miesięcy do półtorej roku, tak bym powiedział. Mm -hmm. Tak naprawdę wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, od ilości wierzycieli. No i od majątku, który upadły posiada, bo jeżeli mamy na przykład nieruchomość, która wymaga sprzedaży, no to też ten czas się odpowiednio wydłuża. Jeżeli jest w ogóle dużo majątku i trzeba go zlikwidować, czyli sprzedać, spieniężyć, mm -hmm. no to to też czas się wydłuża. I tak jak powiedziałem, no po, po dokonaniu likwidacji syndyk przygotowuje projekt planu spłaty który następnie przedstawia wierzycielom i upadłemu do akceptacji bądź w ogóle do wypowiedzenia się w jego zakresie i ten projekt planu spłaty następnie jest przesłany do sądu. Okej, okay, jakby to jest bardzo dużo informacji, ale teraz powiedz mi plan spłaty, no to tak ładnie brzmi, ale jeżeli jest upadły, później wstępuje jakby w miejsce upadłego syndyk, więc on nie ma w sumie więcej tego majątku. Tak? No jest ten plan spłaty. Jak długo to trwa? Przez ile taki upadły będzie spłacał e, swoje długi? I, I pytanie, czy w ramach tego planu spłaty, no to upadły musi spłacić wszystko, jakby całe swoje zadłużenie, bo. Mm, no zastanawiam się, jak to po prostu wygląda, bo skoro jest to. No, no syntek nie ma chyba magicznej różdżki, tak? Nie, nie sprawia, że te długi wyparowują. Jak jest ten plan spłaty? Jak to bardzo jest rozciągnięte w czasie? Zacznę może od tego, czym w ogóle jest plan spłaty. Plan spłaty jest to dokument, który ustala, w którym sąd ustala tak naprawdę wysokość rat oraz czas, okres trwania spłaty przez dłużnika na rzecz poszczególnych wierzycieli. Czyli tak naprawdę mówimy tutaj o rozłożeniu na raty pewnej części zobowiązań. Które po dokonaniu ich spłaty skutkują właśnie faktycznie oddłużeniem. Ale poczekaj, jeszcze wejdę ci tylko w słowo, bo wcześniej powiedziałeś, że plan spłaty przygotowuje syndyk, a teraz wspomniałeś, że sąd ustala ten plan tak, spłaty. Tak, dlatego że syndyk przygotowuje tylko projekt planu spłaty. Co do projektu wypowiada się zarówno, znaczy ma prawo wypowiedzieć się zarówno dłużnik, jak i wierzyciele. Natomiast plan spłaty ustala sąd. Ale sąd oczywiście uwzględnia stanowisko syndyka, stanowisko upadłego i wierzycieli. I dla przykładu, weźmy dłużnika, który ma długów na poziomie powiedzmy nie, 100 tysięcy złotych, mm -hmm. osiąga wynagrodzenie na poziomie, nie, załóżmy 3 tysięcy złotych, jest osobą młodą. Nie ma nikogo na utrzymaniu i przyjmujemy na przykład, że taka osoba jest w stanie utrzymać się za kwotę około 2000 zł, czyli jest w stanie wygenerować 1000 zł miesięcznie mhm. na spłatę swoich zobowiązań. I teraz tak, ten plan spłaty ustalany jest z reguły na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, mhm. czyli 3 lata. Więc jeżeli mamy tą ratę na poziomie 1000 zł, no to tak najprościej ujmując jest to 36 tysięcy z długu na poziomie 100 tysięcy, czyli 36% spłaca taki upadły e, i e, dochodzi faktycznie do oddłużenia. Czyli, czyli pozostała część no nie jest... jest nie wymaga już spłaty. Rozumiem. Tak. Mhm. E, mówimy oczywiście o sytuacji modelowej, dlatego że e, od tego istnieją wyjątki. Wyjątki zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to znaczy jeżeli mam, mamy osobę, która w sposób celowy, umyślnie doprowadziła do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększyła jej stopień lub skutek rażącego niedbalstwa, to ten plan spłaty ustalany jest na okres co najmniej 36 miesięcy, nawet do 84 miesięcy. To wynika właśnie z, tak naprawdę z dokumentów skromadzonych w toku postępowania. Syndyk w zasadzie to ustala. Mhm. Czyli to, to, o czym mówiłem, to prawdziwość danych, czy w ogóle majątek został cały wydany. Więc to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy może dojść do tego, że plan spłaty będzie wynosił 84 miesiące. Natomiast są też wyjątki w drugą stronę, to znaczy, kiedy plan spłaty w ogóle musi, bo nie, nie może być dłuższy niż 12 albo 24 miesiące. Kiedy na przykład upadły ma no, nie, niewielkie zadłużenie i jest w stanie dużo e, spłacić. Jeżeli plan spłaty miałby doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do e, spłaty co najmniej 70% e, wierzytelności, ten plan spłaty nie będzie wynosił dłużej niż rok. Jeżeli e, doprowadzi on do spłaty co najmniej 50% wierzytelności, e, nie może on być dłuższy niż dwa lata. No to są takie bonusy, e, że tak powiem, za to, że ktoś faktycznie. Wykonuje ten plan spłaty. Wierzyciele są w znacznej mierze zaspokojeni. Tak. Mm -hmm. okay. e, to wszystko brzmi tak, właśnie, jak ująłeś modelowo bardzo wręcz przyjemnie, tak? Popadniemy w tarapaty, e, mamy długi. Ogłaszamy upadłość konsumencką i jesteśmy oddłużani. Mm, ale. Jak to wygląda w praktyce? Czy zdarzają się osoby, które no, w sposób celowy doprowadziły do swojej niewypłacalności? I przykładowo, właśnie tak jak wspomniałeś, tak, ktoś wykazuje się jakimś rażącym niedbalstwem, ukrywa majątek, czy na przykład przekazuje go najbliższym, podpisuje w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie umowę o rozdzielność majątkową. I ta osoba też... Może liczyć na takie pełne oddłużenie? No, powiedziałeś to w odpowiednim czasie. Znaczy, no, generalnie <grym> e, tak jak powiedziałem już wcześniej, we wniosku o ogłoszenie upadłości e, należy podać prawdziwe informacje. Mm -hmm. I to jest najważniejsze, bo jeżeli później okaże się, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, na przykład przez trwonienie składników majątku. Albo na przykład celowo nie regulując swoich należności, no taka osoba może się spodziewać tego, że po prostu sąd wyda postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty albo umorzenia zobowiązań. Mm -hmm. e, czyli no, nie zostanie osiągnięty skutek e, zamierzony. Tak, tak, znaczy skutek ten, który chciała taka osoba, no, upadły, osiągnąć, bo nie dojdzie faktycznie do oddłużenia. E, dlatego no, mówimy tutaj o osobach, które właśnie. Uciekają z majątkiem, bo syndyk w trakcie postępowania sprawdza, e, jakie czynności upadły dokonywał przed ogłoszeniem upadłości i weryfikuje to nawet 5 lat wstecz, dlatego że w ciągu w trakcie. Okay. Znaczy Rozumiem, skarg. że to jest taka jakby bezpieczna bariera, jakby te 5 lat, że się no że... raczej nie planuje z takim dużym wyprzedzeniem. Nie, wynika to wprost z przepisów dotyczących skargi pałgańskiej, gdzie syndyk może podważyć okay. też w ten mm -hmm. sposób te czynności. Dlatego no, zatajanie takich informacji no, jest no, tak naprawdę, można powiedzieć, głupie, bo to wyjdzie i nie dość, że postępowanie może trwać dłużej, no to tak naprawdę może doprowadzić do tego, że nie będzie faktycznie oddłużenia. Dlatego warto na etapie wniosku to wszystko zweryfikować, co tak naprawdę dłużnik robił wcześniej i podawanie nieprawdziwych informacji. No jest po prostu niecelowe. W sensie sam dłużnik musi się zastanowić Dokładnie. nad tym, co, co robił wcześniej i jakie ma tak. zadłużenie. Tak? Oczywiście przepisy wskazują, że nawet w takich sytuacjach może dojść do ustalenia planu spłaty, jeżeli wynikałoby to z zasad humanitaryzmu i byłoby to podyktowane względami słuszności. No tylko, że jeżeli ktoś faktycznie wiedział, że ma długi. I na przykład wyzbywał się majątku na rzecz swoich dzieci, małżonka, celowo została podpisana rozdzielność majątkowa na chwilę przed ogłoszeniem upadłości. No to możemy tutaj, no, są różne sytuacje, może być ustalona bezskuteczność takich czynności, ale tak jak mówię, no nawet w ostateczności może dojść do tego, że w ogóle nie dojdzie do oddłużenia. Mm -hmm. Dobrze, myślę, że chyba na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dużo takiej, no chyba jednak skomplikowanej treści zostało przekazane. Czy jesteś w stanie tak jakby krótko podsumować, co, co osoba, która popadnie w tarapaty finansowe powinna zrobić? Od czego zacząć, jak podejść do tego tematu? W pierwszej kolejności tak naprawdę warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie no jest się tym, tą osobą niewypłacalną. Dlatego, że jeżeli mamy majątek, no to czy nie jest lepszym rozwiązaniem w ogóle spieniężyć po prostu ten majątek? Jeżeli mamy nieruchomości, można po prostu Sprzedać nieruchomości, spłacić swoich wierzycieli. Na pewno no, nie warto e, dokonywać czynności takich, które miałyby na przykład nie wiem, e, doprowadzić do spłaty tylko niektórych, z pominięciem innych wierzycieli, albo na przykład, nie wiem, spłata. Osób najbliższych, przekazanie jakiejś w formie darowizny nieruchomości. No właśnie, to są przykłady, które tak. mogą być później zakwestionowane w drodze skargi tak? tak? Jeżeli tak. mamy przekazanie nieodpłatne darme tak? nieruchomości czy majątku osobie bliskiej, no to to może być uznane za bezskuteczne w stosunku do wierzycieli. Natomiast no, jeżeli faktycznie majątek upadłego jest znikomy albo właśnie no, majątek po prostu jest znacznie niższy niż e, suma tych e, należności, długów, e, narastają tylko odsetki, e, wzywają komornicy, toczą się postępowania, to tak naprawdę tutaj warto wtedy, a inaczej, trzeba po prostu e, zweryfikować e, komu, ile jesteśmy winni, mhm ustalić dlaczego, zastanowić się w ogóle, jakie mamy możliwości finansowe. Jeżeli się okaże, że nie jesteśmy w stanie spłacić tych zobowiązań w najbliższym czasie, no to warto zastanowić się nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Przy czym trzeba mieć na uwadze to, jakie to niesie za sobą konsekwencje. Natomiast jeżeli dłużnik faktycznie współpracuje z syndykiem, przekazuje wszelkie informacje, te informacje są rzetelne, prawdziwe, Pełne, bo to jest też ważne, no to tak jak powiedziałem, można się spodziewać tego, że faktycznie dojdzie do oddłużenia, a co istotne, no to wraz z ogłoszeniem upadłości przestają biec, e, znaczy przestają naliczać się odsetki, nie toczą się postępowania. To jest też chwila takiego oddechu, e, możliwość w ogóle przeorganizowania sobie trochę życia. I po ustaleniu planu, po ustaleniu planu spłaty, no to jest czas na to, żeby faktycznie go wykonać, bo no, nagroda za wykonanie planu spłaty jest bardzo duża, bo dochodzi do umorzenia tych wszystkich pozostałych zobowiązań. Więc możemy tak naprawdę no, na świeży nowo... start. Tak. Dokładnie. Więc... Oczywiście no, jest to no, kij ma dwa końce, ponieważ no, wierzyciele tutaj w Prost, trzeba powiedzieć, są pokrzywdzeni. Tylko pytanie, czy oni na pewno są w takiej sytuacji pokrzywdzeni, no bo osoba, która popadła w taką spiralę długów, z reguły nie jest w stanie w ogóle spłacać, bo koszty. Poboczne, które wynikają w związku z tym, że toczą się wszystkie postępowania sądowe, egzekucyjne, z reguły tak naprawdę zjadają całą resztę i w ogóle wierzyciele bardzo często nie uzyskują nic poza postępowaniem upadłościowym, no bo tak jak powiedziałem, no, te wszystkie inne koszty. No, Osoba nie jest też często zainteresowana tym, żeby podjąć w ogóle próbę od nie, zdobycia lepszej pracy, czy też w ogóle poprawy swojego mm -hmm. statusu. No bo jeżeli tych długów jest coraz więcej, one narastają, odsetki nowe, no to nie ma innego rozwiązania często niż właśnie ta upadłość konsumencka. Natomiast no też chciałbym powiedzieć, że wydaje się, że po tym, jak. Po tej ilości, no to też przestał być jakiś taki temat wstydliwy, no bo mm -hmm. jest wiele osób, które czy to korzystały z e, tych tak zwanych no, pożyczek z parabanków. E, które właśnie no, odsetki znacznie przewyższały często w ogóle wartość tak. samego zaciągniętej, zaciągniętej pożyczki. Tak, tak. i no, takie osoby często nie są w stanie po prostu inaczej niż przez ogłoszenie upadłości doprowadzić do tego, żeby mieć w ogóle możliwość jakoś wyjścia na równą drogę. Dobrze, na tym chyba możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Tobie za wszystkie przekazane informacje. Myślę, że dla naszych słuchaczy są to cenne wskazówki. I w takim razie, dzięki za dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków i oczywiście subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy.